czym jest klucz mentalny i czym w ogóle jest to kotwiczenie. Powiem tak, klucz mentalny i kotwiczenie, czy kotwica, wykorzystywane to pojęcie kotwica jest w programowaniu neurolingwistycznym, czyli potocznie w NLP, bardzo fajnej technice, jeżeli ją stosujemy w odpowiedni sposób i w sposób prawidłowy. Ja też jestem certyfikowanym jakby praktykiem programowania neurolingwistycznego, prowadzę też jakby tutaj sesje takie terapeutyczne zastosowania tych technik, dlatego też o nich mówię Wam. Ale do czego zmierzam? Do tego, że wykorzystując odpowiednio te techniki kotwiczenia, które znane są od wielu wieków jako klucze mentalne, możemy w fajny sposób i w szybki sposób wejść w dany stan. Oczywiście kotwiczenie, klucz mentalny możemy budować na bazie pozytywnych emocji i też negatywnych. Nam będzie zależało, aby zbudować na pozytywnych emocjach. Aby stworzyć w ogóle jakikolwiek klucz mentalny, należałoby zamknąć oczy i przypomnieć sobie jakąś sytuację, która jest dla nas najbardziej pozytywna. Czyli taka bardzo sympatyczna, taka fantastyczna, gdzie byliśmy przepełnieni szczęściem, gdzie nie było żadnych trosk, nie było niczego, co by zaburzało radość i szczęście. Jeżeli wyobrazimy sobie taką sytuację, możemy w tym momencie zagłębić się w nią, czyli zastosować różnego rodzaju submodalności. Możemy zastosować różnego rodzaju wzmacniacze tej medytacji, tego stanu, w którym trwamy. Czyli zamykamy oczy w tym momencie. Nasze spotkania są swego rodzaju warsztatami, więc możemy trans sobie zamknąć i wyobrażamy sobie coś pozytywnego. Wyobrażamy sobie coś korzystnego, coś, co jest dla nas miłe i przyjemne. Ćwiczymy, zamykamy oczy. Jak widzimy siebie i czujemy się pozytywnie, zobaczmy tą sytuację w pięknych kolorach, w pięknych barwach. Jeżeli znajdujemy się w fantastycznym miejscu, poczujmy promienie słońca, bardzo przyjemne, przyjemny powiew wiaterku. Poczujmy zapach tej chwili. Ręce miejmy na kolanach, bądźmy rozluźnieni, widzimy tą sytuację, delektujmy się tą pozytywną sytuacją, jest fantastycznie, jest cudownie, bardzo dobrze się czujemy, wyobrażajmy sobie tą sytuację, czujmy, że ona w tym momencie właśnie jest. Wzmacniajmy ten stan naszym oddechem. Równomiernie oddychajmy. Wdychajmy powietrze przez nos i wydychajmy również przez nos. Powoli, równomiernie, ale w miarę głęboko do brzucha. Jesteśmy rozluźnieni. Jest nam fajnie, sympatycznie, dobrze, ciepło. Jeżeli jesteśmy w tym stanie wzorcowym, bo można go tak nazwać, czyli stan bardzo pozytywny, stan mocny, który daje nam wiele radości, teraz spróbuj poruszać lewą ręką. Troszkę poruszaj lewą ręką. Będąc w tym stanie pozytywnym, fajnym, i otwórz oczy. Teraz wytłumaczę Wam
Wytłumaczę Wam, o co tutaj chodziło. Oczywiście to jest przykład. Nie jesteśmy w stanie za bardzo wypracować tego klucza mentalnego poprzez to jedno nasze spotkanie, poprzez tą praktykę, którą zaprezentowałem Wam. Ale kluczowe w tym wszystkim jest poruszenie ręką. Ustaliłem, że poruszenie ręką lewą będzie tym sygnałem, który będzie powodował w nas stan mentalny, ten, który sobie wyobraziliśmy. Czyli jeżeli będziemy powielać tą wizualizację, tą praktykę, którą zaprezentowałem i będziemy powtarzać ten klucz mentalny, czyli na końcu tej wizualizacji, czy w trakcie, będziemy, jeżeli będziemy się dobrze czuli, jeżeli już będzie ta wizualizacja przepiękna, już będzie taka naprawdę, będziemy się czuć, że rzeczywiście no, jest super, fantastycznie, bo tak sobie to wyobrazimy i poruszymy lewą ręką, bo to musi być zawsze jeden gest, identyczny. Nie może być, że raz poruszymy prawą ręką, raz lewą, tylko poruszymy właśnie tą lewą i będziemy zawsze nią ruszać i wychodzić z tego stanu, to w pewnym momencie sam dany gest, tylko on musi być jakiś unikatowy, sam gest, dlatego to jest przykład. Nie stosujcie tego, wymyślcie sobie jakiś klucz mentalny. To on będzie powodował, że w ciężkiej chwili, jeżeli będziemy chcieli, żeby zrelaksować, jeżeli będziemy chcieli wejść w taki stan właśnie błogości, radości, będziemy chcieć się poczuć dobrze, to usiądziemy, tam trzy oddechy zrobimy, poruszymy prawą ręką, lewą ręką i znajdziemy się w tym stanie. Przywołamy ten stan. To jest klucz mentalny. Są różne klucze mentalne. Tym kluczem mentalnym może być na przykład ucisk kciuka, gdzie paznokieć z kciuka wbijamy do przedostatniego palca. Na przykład mocno wbijamy w trakcie wyobrażania sobie, w trakcie wizualizacji. To może też być klucz mentalny. Czyli nie musimy ruszać ręką, tylko możemy na przykład wymyśleć sobie, że o, taki unikatowy, bo zazwyczaj tego nie robimy, ale jeżeli wezmę i połączę właśnie wezmę i nacisnę na opuszek paznokciem kciuka, troszeczkę to boli, ale to fajnie, bo właśnie to ten bodziec spowoduje, że wejdziemy w ten stan. Będzie to, zbudujemy z biegiem czasu klucz mentalny. Spowodujemy, że to będzie swego rodzaju kotwica. Dlaczego ten pozytywny stan jest tutaj w tym przypadku taki korzystny? Mianowicie dlatego, że pozytywne emocje mogą tworzyć, czy też jakby ta wizualizacja pozytywna może doprowadzić do zbudowania wzorcowego stanu. Wzorcowy stan to właśnie jest taki stan, gdzie jesteśmy pozbyci wszelkiego rodzaju ograniczeń, obciążeń, lęków, obaw. Dlatego fajnie, jeżeli pracujemy, budujemy stan wzorcowy, a następnie kotwiczymy go, a następnie tworzymy klucz mentalny. Wymyślcie sobie, jak ten klucz mentalny możecie stworzyć. Niektóre osoby klucz mentalny robią, na przykład biorą i właśnie szczypią się w ucho, w prawe ucho. I delikatne uszczypnięcie powoduje, że wchodzą, przypominają sobie te emocje, ten stan mentalny. Są osoby, które wykorzystują olejki eteryczne. W parapsychologii jest to bardzo popularne, gdzie do różnych praktyk są różne olejki. Te olejki nie mają same z siebie magicznej mocy. One mają na celu pobudzić odpowiednie emocje. Jeżeli daną praktykę uzdrawiania wykonujemy stosując jeden i ten sam olejek, to później stosując tylko ten olejek i czując jego zapach, automatycznie wchodzimy w ten stan. Nie musimy wykonywać całej procedury. Nie musimy nic robić więcej. Po prostu od razu wchodzimy w ten stan. Dobre rozwiązanie klucza mentalnego jest w ochronie. Zaawansowany, jeżeli praktykujemy, tworzymy zaawansowane jakieś bariery ochronne, a wiemy, że one nie powstają tak hop-siup, tylko trzeba je budować. Żeby je zbudować, czasami potrzeba taką praktykę jednorazowo wykonać 20-30 minut, żeby oddechem zbudować barierę ochronną. Możemy zbudować także tutaj klucz mentalny, możemy ten stan zakotwiczyć, tej ochrony naszej. A mianowicie, jeżeli zbudujemy ten stan, ten ochrony, jeżeli zbudujemy tą barierę ochronną, na samym końcu wymyślmy jakiś klucz mentalny. Ja nie powiem, jaki ja mam klucz mentalny. Może być związany z cyfrą, może być związany z jakimś gestem. Na przykład, możemy wyobrazić sobie na przykład cyfrę 7. Po wykonaniu otwieramy oczy, wyobrażamy sobie cyfrę 7 przed sobą, język na podniebienie dajemy i dmuchamy.
I za każdym razem, jeżeli będziemy wykonywać całą procedurę na samym początku, bo musimy zapamiętać ją, ona musi wejść w naszą aurę, w naszą strukturę energetyczną, w nasz umysł. Więc załóżmy tam 10 razy będziemy ją całkowicie wykonywać po 30 minut i na końcu zawsze będziemy jakby pieczętować ją kluczem mentalnym, wyobrażać sobie siódemkę, język na podniebieniu i dmuchać w tą siódemkę, to za 11 razem, jeżeli będziemy w ciężkiej sytuacji, będzie coś się działo, będziemy potrzebowali bardzo mocnej ochrony, a nie będziemy mieli możliwości, żeby 30 minut wykonywać praktykę, bo będziemy w pracy, na ulicy, to idąc chociażby ulicą, jak będziemy chcieli uaktywnić tą ochronę, wyobrazimy sobie siódemkę, zobaczymy ją, dmuchniemy w nią i automatycznie bariera powstanie. Od razu zbuduje się. Tak działa klucz mentalny. I te klucze mentalne, te kotwice są bardzo dla nas ważne w parapsychologii i warto je stosować, warto je wykorzystywać.